zapytać grę. Ciekawa decyzja, ale to do ocenienia później. Na razie wracamy na Kojnarskie. Postanowił otworzyć drzwi ponownie. No ale wracamy do, mam nadzieję, gry i do squasha. Chociaż teraz mieliśmy trochę więcej teatru, a być może nawet takiego innego miejsca, gdzie przychodzi się oglądać rozrywkę i zazwyczaj jest to w takim dużym namiocie. A teraz... I świetny kill, który kończy tego seta. Kojnarski. Matejski wciąż spokojnie. Świetny skrót. Przeciwnika, zwracając uwagę, że przecież za otwarcie drzwi też mógłby dostać ostrzeżenie, ale wracamy do gry. No i mówię, oby nie bawił się zbyt dobrze Wojnarski. Bo to jeszcze nie jest koniec. To tylko 5 punktów przewagi i na pewno takie ataki mu nie pomogą. Zdąży jeszcze do tej piłki Wojnarski, no... Nie wiem, czy na pewno potrzebuje w tym momencie meczu takiej akcji, o mój Boże. No i stopniała ta przewaga Wojnarskiego. Też tak naprawdę żadna z tych ostatnich akcji nie była dobra w jego wykonaniu. Jest właśnie takie szukanie jednego strzału. A Matejski coraz lepiej wyciąga te piłki. Zdążył Wojnarski. A widziałem to naprawdę z bliska. No duże napięcie w powietrzu. Piłka meczowa Matejski. Zdążył Matejski do tej piłki na pewno. Wojnarski delikatnie, nie ma szans, żeby to był led Matejskiego, bo znowu cross Wojnarskiego wylądował prawie na środku korta. Teraz tak trochę z zaskoczenia zaserwował. I znowu boast, ale za daleko z tyłu po nim zostaje Wojnarski. Mimo wszystko zdążył. Piłka meczowa Wojnarski. Matejski boi się zaatakować i to widać w tej piłce, ale jeszcze bardziej, jeszcze wyżej gra Wojnarski. Musi uważać. Świetna długość i znowu, czy zagra do przodu Matejski? Zagrał i zdążył Wojnarski. A, niesamowita akcja, co? Więc zajął to miejsce Matejski, no i teraz to on ma piłkę meczową i przycelował Wojnarski. No, tym razem nie udało się trafić do niku i za łatwo Wojnarski, to może go za chwilę kosztować to spotkanie. Broni się jeszcze grać z Wrocławia, dobry cross, ale zdążył Matejski. Wow! Matejski. Wow!